Ty, o Maryjo, uświęciłaś życie rodzinne, mieszkaniec nut codziennych. Otaczaj opieką tę pierwszą wśród społeczności, jaką jest rodzina. Błogosławiony Jakub Alberione, 6 września, środa. Witamy w środę. Dzień dobry. Witamy Was, moi drodzy, w środę. I dzięki łasce Bożej dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Trzeba zajmować się sprawami zewnętrznymi, bo żyjesz w doczesności na świecie, w ciele, ale wszystko to jest sprawą drugorzędną. Istniejącą w czasie i przemijającą. Nie warto głębszego zaangażowania serca i umysłu. Właściwym życiem Twoim i każdego człowieka jest życie duszy w Bogu. To jest prawdziwe życie, o które trzeba niewspółmiernie bardziej dbać, pogrążając się w miłości Bożą. Można to czynić zawsze i wszędzie, w różny sposób, stosownie do okoliczności. O sprzyjające okoliczności trzeba zabiegać, pragnąć ich i prosić o nie. Miłość nie wymaga czasu, ale pragnienia i uwagi serca. Z mądrości Syracha, 7 rozdział, 2 wers. Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie. Kropka. Radosnej środy i wielkiej pogody ducha. Pozdrawiamy serdecznie. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, Marny, Pyłek. I Bogusia, żona Przemka. Cześć.